Czy wiesz, że o ujednoliconych modlitwach? Słuchajcie. Wiem, że ten odcinek wyda się mega ciężki, dla mnie on też jest bardzo trudny. Jordan mi nie pomaga, bo wszystkie kartki mi pochował, więc będzie bardzo wesoło. Nie wiem, czy wiecie, ale od wakacji pojawiło się ujednolicenie modlitw, którymi się modlimy, tak, żeby bez różnicy w jakiej części kraju jesteśmy, żebyśmy wszyscy modli się dokładnie tak samo, bo okazało się, że co region to były inne sformułowania. I dotyczy to przeróżnych modlitw. Doskonale w większości znamy, ja tylko Wam praktycznie przypomnę, więc jak ktoś już stwierdza, że już jest nudno, to już można wyłączyć, bo tutaj nic nowego nie będzie. Gdy popatrzymy na modlitwy, pierwsza modlitwa to jest Ojcze Nasz. I Ojcze Nasz praktycznie wszyscy mówimy dobrze. Mu jest faktycznie, gdy mówimy, nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. To jest... Jak najbardziej poprawna forma. Wiem, że niektórzy mówią, że jest forma, nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Natomiast jest ujednolicona forma mówiąca wprost, że niech będzie tak jak jest. Nic nie zmieniamy. Więc jeżeli ktoś mówi tak, niech tak zostanie, zbaw nas od złego, jest wszystko. Ok. gdy mówimy modlitwę Zdrowaś Mario, to tutaj się okazało, że co kraj, kraj to obyczaj, co region to naleciałości. No i się pojawiało, mam, mówimy Zdrowaś Mario, nie Mario. Łaski pełna Pan z Tobą i tak dalej. Bardzo proszę, żebyśmy na to zwrócili uwagę, bo potem pojawia się druga, drugie sformułowanie, które powinno być poprawne. Błogosławionaś między niewiastami. Nie błogosławiona jesteś między niewiastami, tylko błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wiem, że powiecie, że to są bzdury, natomiast one bardzo potem zaciemniają, jeżeli ktokolwiek stara się potem. Mówić razem z nami modlitwę. Tak samo, gdy kończymy najczęściej różaniec, mówimy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Znowu nie ma niczego innego. To jest poprawna forma, która została zaakceptowana przez Episkopat Polski i zostawmy ją. Wiem, że niektórzy mają ją zupełnie inaczej, natomiast taka jest forma oficjalna i przy niej zostańmy. Niech nie będzie naleciałości regionalnych, bo tak jest dużo łatwiej. Gdy popatrzymy jeszcze, to się okaże, że w koronce do Bożego Miłosierdzia także pojawia się, e, pojawiają się niestety błędy w danych regionach. I gdy mówimy w miarę poprawnie, początek koronki do Bożego Miłosierdzia. To pojawia się problem, gdy zaczynamy te małe paciorki. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I tutaj jest taka, takie zaznaczenie, że jeżeli ktoś mówi i świata całego, to co najczęściej się pojawia w formie śpiewanej, też jest jak najbardziej dopuszczalne. Ale gdy zakończymy koronkę do Bożego Miłosierdzia, mówimy o krwi i wodo, któraś nie wytrysnęła, ale go krwi i wodo, któraś. Wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako z drugi miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Wiem, że to Wam się wydaje trudne ale naprawdę jest bardzo potrzebne. Pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie mogli, zwracajcie na to uwagę. Przejrzyjcie sobie to, co powiedziałem wcześniej, żebyście wam to poukładało. Jeszcze obiecuję, że w opisie będzie jeszcze kilka sformułowań, żebyście to zapamiętali. Natomiast dbajcie o tę wspólną modlitwę, bo jesteśmy wspólnotą, więc bądźmy z dobrze zgranym chórem, a nie zbiorem indywidualistów. Trzymajcie się, subskrybujcie nasz kanał i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.